Siemaneczko, cześć czołem, czeski z tej strony, witam was serdecznie w Corekeeper Prosk Lady. Witam serdecznie, tu sobie, o, może, żeby mi drewno rosło, żeby już było, bo tego drewna będę potrzebował dużo. Tutaj oczywiście dwa pola, ale na razie nie jest zapełnione, ale już po prostu będę tutaj robił uprawy, nie z tej strony. Ale chciałem też sobie zrobić... I oczyściłem tutaj teren. Proszę bardzo. Może jakąś latarkę włączymy. Żeby sobie zrobić teren na robale i grzyby. Bo z tego co pamiętam, to coś trzeba było po prostu wykopać. Ale to bym musiał wtedy... Dobrze pamiętam, że to trzeba było po prostu wykopać. Tak, raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I tak chciałbym 11, żeby to było. I teraz tutaj raz, 2, 3, 4, 5. I to będzie wejście. Raz, 2, 3. Łopata z drewna. Czy ja mogę zrobić lepszą łopatę? Nie mogę. Przynajmniej nie na tym stoliku. A tutaj? Też nie ma. Tu jest tylko miedziany miecz. Miecz jest słaby. Lepiej tym muszkietem walczyć i albo tymi. A, ale też widziałem podpowiedź. Czy to jest sens naprawiać tą drewnianą łopatę? A z czego ja mogę zrobić łopatę? Drewnianą. 4 drewna. Kurczę, powiem szczerze, że drewnianej łopaty chyba nie ma co robić. A, i przede wszystkim też dużo punktów, jak kopałem, sobie mi tutaj wpadło. To może od razu rozdamy. Górnictwo, cyk, cyk, cyk. No i następne to czekaj, co tutaj mamy. Skrupulatny górnik, 3% szansy na zdobycie dodatkowej rudy ze ściany zawierającej rudy. A tutaj mamy zyskaj 2 wytrzymałości na swoim narzędziu podczas niszczenia ścian zawierających rudy. O kurczę, dwie rzeczy są fajne. Szybkość wydobycia. Tutaj dodatkowa, a tutaj, że wytrzymałość. No dobra, to zobaczymy na razie. Tutaj plus 10 mniej jedzenia. To też sobie zrobimy. No i też rzemiosło nam wpadło, czyli plus 6% szans na zdobycie dodatkowego przedmiotu podczas tworzenia dowolnej ściany, podłogi, mostu lub płotu. A, okej. Okay. Całkiem fajne. Inna rzecz, że właśnie widziałem tutaj podpowiedź, żeby wzmacniać można tutaj. Wzmocnić sobie można na przykład to. O. O. I dodatkowy pasek jakby mamy. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie wiem, czy to można wzmacniać o wiele więcej tam jeszcze. Znaczy, pewnie można. Raz, dwa. Trzy. Cztery. 5. I to sobie zrobimy takie duże pole na grzybolandię i też na szlamy. Nie wiem, czy szlamy będą nam potrzebne. Bo wiem, że grzyby po prostu to będą hodować grzyby, nie? Jak sama nazwa wskazuje, grzyby. To sobie zrobię tutaj takie pole. Pole, pole, dzikie pole. Ja pitole. Daj mi pole. Prawie nic nie widać. Nie wiem, czy jakbym mógł tutaj... Czy to miałoby sens w ogóle robienie tutaj pochodni w środku? Bo ja chciałbym, żeby tutaj biegały sobie grzyby, nie? Tylko bym musiał zrobić oczywiście tutaj drzwi jeszcze. Jakbym tak zrobił... O, na środku jeszcze pochodnie. Dobra. Drzwi. Gdzie się robi drzwi? Czy mogę zrobić to na tym stole? Czy muszę zrobić... Nie, są tutaj drzwi. Dobra, cyk. No to tu. I... Zamknij bazę za pomocą drzwi prostych. Czemu nie mogę tego położyć? Hm,
Ja nie mogę tutaj wstawić drzwi? Czy ja mogę tylko w ścianę wstawić drzwi? Czekaj. Czekaj, szefar, bo pokaż mi to. Albo po prostu brama ogrodzenie, prosta brama do ogrodzenia drewnianego. Może to po prostu wstawimy. Czy to będzie działać wtedy? Też nie działa. Nie rozumiem, jak to wstawić w takim razie. Trzeba potrzebować jakiegoś młotka do budowy? Może po prostu ścianę muszę tam wstawić pierw? I wtedy dopiero drzwi? Pokaż. Mamy, tak? I czy ja co? I teraz mogę w to drzwi wstawić? Nie. Może trzeba zbudować ścianę z dwóch stron i wtedy dopiero drzwi? Nie rozumiem. Aha, tak. Tak. Więc teraz tak. Bym musiał wtedy to zakopać. W takim razie. Ustawić tu i tu ścianę. I tu między nimi drzwi. Tak. No dobrze. Niech tak będzie. A, i też jak kopałem tutaj wszędzie sobie ten, to zobaczcie, wykopałem aż 6 skrzynek. Jedną mogę otworzyć, bo mam... To tu mamy starożytna moneta. Blaszany topór. Szybkie pióro. Co one daje? Szansa na unik. Użycie poza ręką, doskocz do przodu. Szansa na unik. To nam się może przydać. Mamy blaszany bar. To nie jest żelazo? Iron? Czy to tak przetłumaczyło? I blaszany topór, który jest o wiele lepszy niż ten nasz mieczyk. Okej. Okay. Podoba mi się to. I przede wszystkim też mamy teraz jeszcze skrzyneczkę, którą byśmy mogli gdzieś położyć. Cyk. Aha, i mamy też tą dużą skrzynię. W ogóle przeczytałem też, że jak skrzynia przylega do jakiegoś sprzęcicha, na przykład tutaj tych dwóch, byśmy mogli to... A nie wiem, czy teraz będzie, jak ona przylega. Czekajcie, jakbym teraz położył cały te... Bo się zastanawiam, czy jak przylega... Nie. To nie działa. A jakbym położył to tu, to wtedy tu już działa. Bierze miedziany stan skrzynki, czyli musi przylegać bezpośrednio do... do skrzynki. Tak? Wtedy co? Jakbym tutaj na przykład dał też to, i wtedy mogę z tego budować. Aha, dobra, rozumiem. Czyli musi bezpośrednio przylegać do skrzynki. Dobra. Tu chciałbym grzybolandię stworzyć. Przede wszystkim. Dobra. I tu będziemy wstawiać te grzyby, nie? Cyk, cyk, cyk. Druga rzecz tutaj będzie. Czekajcie, tylko zrobimy odstępu tak ze 3. I tu bym sobie zrobił oczywiście szlajmy. No i tak, zepsuta już opata. Ojej, aha, ale z łopatę, kurczę, no właśnie, tylko że będę dużo drewna tracił, a ja chciałbym też zrobić sobie chatkę dla naszego kolegi.
dla naszego kolegi. Czekajcie, jakbym zrobił sobie naprawa, nie naprawa, tylko tym wzmacniać drewno część, cyk. O, właśnie. Będzie lepsze kopanie. I też... Właśnie, bo naprawa i tak kosztuje nas. Naprawa i tak kosztuje nas jeden złom. O, i mamy jakiś nowy punkt do rozdania. Sprawdźmy to. Do działania. Aha, czyli tutaj, miej jedzenia, cyk. Właśnie te grzyby. Grzyby fajnie jakby się tutaj robiły. Bo z grzybów fajne zupki te można robić. To na pewno, nie? Jest raz, dwa, trzy, cztery, ściana, drzwi, ściana. Raz, dwa, trzy, cztery. Uuu, jak idealnie tutaj wykopałem miejscówkę. Oczywiście tutaj cyk. Tutaj będzie cyk. Tutaj będzie cyk. Na środku... Środek to będzie chyba tutaj. Cyk. Nie, nie, nie. Panie. I tutaj bym chciał slajmy robić, nie? Znaczy robić, no. Żeby tutaj były te szlajmy. Tu też widzę, mamy dużo... miedzi. To warto by było pozbierać. Nie, tu. W ten sposób. Dawaj kilo, chłopie. Mamy to. I teraz tak. A właśnie, będę mógł piórko w takim razie gdzieś włożyć chyba tu, tak? Wolne miejsce? Co to? A daje taki poślizg lekki, dobra. To fajne, 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 podoba mi się. Fajen. Cyk, cyk. Cyk. A, i tu można zrzucać oczywiście tym, nie? Tu, 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 tu. To bym sobie zrzucił w takim razie też tam. Zielony szlam, zmielony szlam. Można podawać w dalszej obróbce to tam. To byśmy też tam dali, a resztę tutaj takie ziemie czy coś w tym stylu to będziemy tutaj dawać. I cenny. A cenny to my czasem gdzieś indziej nie dawaliśmy. Ja już teraz się gubię, gdzie co jest. Fajnie było może, a tu chyba dali byliśmy cenny, nie? Tak. Na sprzedaż, bo kupca to będziemy też mogli teraz zrobić. Tu zrzucanko. Dajemy to. Żelazny pasek, okej. Okay. To. Mamy też jedną skrzynię. Drewno też w sumie tu możemy dawać, a to możemy tutaj dać. No i tyle na razie. Można było z drugiej strony też stoły położyć. Jakieś, żeby tutaj czerpało to z tych skrzynek, nie? Tu powinny się grzybole odradzać. Aha, a tutaj potrzebuję jeszcze... stół i... znaczy drzwi. Opierać. Stół stolarski też mogę tutaj w ogóle zrobić. Łóżko. Łóżko to będzie pewnie potrzebne dla... szklany stół warsztatowy. Ze szkła bardziej zaawansowanych mogę też zrobić latarnię, które będzie nam dawać jakiś blask mały. Tu. O, i teraz będziemy mogli chodzić i będzie nam jasno. No i to mi się podoba. Jeszcze w ogóle tu mamy miejsce na zwierzaka. Co ciekawe. A, czekajcie, ja chciałem też zrobić inkubator, tylko że jaja nie mamy. A, to szkło. Szkło się tutaj chyba robiło mi, nie? Tak, mamy dużo szkła, którego możemy też położyć tutaj. Możemy zrobić inkubator, tylko ten inkubator jeszcze dokładnie nie wiem, do czego on jest. Możemy na razie monetki też dać. A ja w ogóle przyszedłem tutaj robić przecież
to. I to blok brudu. O, to tutaj potrzebny jest blok brudu. Czyli ten blok też będzie potrzebny nam tutaj. To może to też damy. Nie tu. Panie kochany. Jeszcze mi tu otworzyć tą skrzynkę. Tu, tu, tu. I teraz cyk, dwie ściany jeszcze. Dwie ściany jeszcze. A, cztery mamy. Dobrze. Tak. Nie to. Nie tu, nie tu, nie tu, panie kochany. Tu, tu. I tu. I teraz możemy oszlajmować to wszystko. Czy warto wszystko szlajmować, czy może zostawić jakieś trochę miejsca? Po tym szlajmie to ja wolno chodzę też, nie? Zacznę pamiętać. O! Dobra. Jak tu ładnie oszlajmowane. I mam nadzieję, że tutaj będą się rodzić tam szlajmy. I dawać nam surowce, nie? Czyli te po prostu szlajmy. Sortować. Cyk. Dobra. Teraz tak, to, to mogę wrzucić tu. Mosty się zawsze przydadzą. Bomby się przydadzą. Myślę, że tak. Ten mieczek to możemy rozmontować na sztaby. Tu sztabencję dajemy. Siup, siup, siup. Tutaj kolejne jest to. To, to, to. Właśnie, możemy gdzieś położyć inkubator. Chociaż chyba jaja, żadnego jaja nie mam, którego bym mógł tam włożyć. Na razie niech położymy tutaj. I co? Tu mogę coś włożyć. Jakieś jajo pewnie. Co? Ten budynek wymaga prądu? A skąd ja mam wziąć prąd? Panie kochany. Chyba jeszcze takich rzeczy nie potrafię robić. Chociaż tutaj może coś być. Później kolejowa, stół z elektroniką. O! Tylko nie mamy tyle sztabek miedzianych. A może mamy? A może mamy? Pokaż. Stół z elektroniką. Tylko gdzie ja go mogę pierdyknąć? No na razie weźmy sobie tutaj. I co my tu możemy? Generator prądu zasila przewód. O, tylko dużo miedzi potrzebujemy. Lampa. Piła stołowa. Kuba, kiedy co? Dynamitów? Drzwi elektryczne. Jezu, jakie tu są rzeczy. Obwód krzyżowy. Jakie tu są rzeczy nowe. Co byśmy jeszcze mogli zrobić? Blaszany stół. Teoretycznie byśmy mogli zrobić, bo widzę, że mam tyle blaszanych barów. Blaszany, to jest chyba cyna, nie? Tak, cyna. Jako blaszane. Nie wierzę. Dobra, nieważne. Stół warsztatowy ze szkła byśmy jeszcze mogli zrobić. I położyć gdzieś. Na razie może tutaj, bo tu będzie szkło też wytwarzane, nie? A, i tu mogę sobie ściany robić. Cienka ściana. I tu mogę sobie ze szkła robić rzeczy. Dobra. Malarza też mogę zrobić stół. I mogę sobie wędkę też zrobić. Na wędkę to na razie może ten. A, przede wszystkim też mogę zrobić właśnie... Powiedzmy, że sobie zrobimy trochę tych drzwi. Drzwi jeszcze zróbmy. A, i stół stolarza też takie coś było chyba, nie? Tu, stół stolarski, ale już nie mamy tych miedzianych. To chciałbym też tego kupca zaprosić do chałupy. Ja bym wtedy robił po tej stronie. Ale to... Czekajcie, może sobie tutaj poszerzmy. Trochę. O, grzybol tam chodzi.
skąd on się tutaj znalazł? Panie kochany. Cyk! Pięknie uszczelony. Grzybol. Dobra, ja bym sobie zrobił tutaj, tylko to bym tak zrobił, żeby to było... O! Tu się zaczęło. Raz, dwa... Trzy, cztery, może pięć, pięć na pięć chyba starczy, nie? I chałupy. Mam nadzieję. Aha, tylko ja bym musiał jeszcze zrobić podłogę. Żeby tam miał ładnie ten kupiec zrobione. Cyk, cyk, cyk. Panie, tutaj poproszę. Gdzie tu są podłogi jakieś? O. Dobra, powiedzmy, że na razie tyle. Cyk, cyk, cyk. La, 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 la. Raz, dwa, trzy, trzy, cztery, pięć. No taka chałupa chyba będzie starczyć, nie? 5 na 5. Oho! Nie starczy nam za to materiału. Czy tego będzie nam starczyło? Tego nam starczy. Dobra, drzwi. Tutaj. Co? Drzwi tu miały być. Panie. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Teraz tak. Ściany możemy włożyć. Potrzebne nam trochę więcej tych. Potrzebne nam łóżko na pewno. Cyk. Tu stolarski też by się przydał. A i ten, gdzie to jest to, co on miał mieć tam. Nie pamiętam, gdzie to włożyłem. Tutaj. Cyk. Dobra, idziemy. Idziemy mu tworzyć mieszkanie. Dobra. Teraz tak. Tu będzie miał światło. Nosisz je w sobie. Tutaj gdzieś mu palniemy łóżko. Tak. Tutaj mu walniemy to. I rozumiem, że on teraz powinien tu przy... Jest! Jest już! Dobra. No, ciekawe jajko. Chcę to kupić. Czekaj, bo ja mam kasę. Może to ciekawe jajko tu coś nam da. Tylko nie możemy jeszcze elektroniki robić. No właśnie. Ja może sprzedam mu u niego rzeczy. Pokaż. Czy ja mogę ci sprzedać coś? Mogę. O, i tu nawet za fajną kaskę. Mogę kupić od ciebie jajo? Nie, bo jest 300 kosztuje. A części złomu, zobaczcie jak ten kosztuje. Też można kupować błonnik i też można mieć kupować. Dobra, jajo to jeszcze u niego nie kupię. Dobra, nie to nie, łaski bez. A, tu za blisko też stworzyłem chyba. Albo to dobrze, niech będzie. Cyk. Nie. Tu weźmy tak. I tak. I tak. Dobra. Trzeba iść na eksplorację. Trzeba iść na eksplorację. I poszukać też... Tylko tak. To włożymy. To nam się może przydać. To niech będzie tutaj kasa. Na razie bomby mogą nam się przydać. Te niekoniecznie. To się przyda. Drewno może się przydać. Drewno to tu mamy trochę do pozbierania. W razie co? Teraz się nam tutaj drewno ładnie, elegancko. Cyk, cyk. No i też tutaj możemy pozbierać. Oczywiście. Te rzeczy, nie? Cyk, cyk, cyk. To pozrzucić tu. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk.
Cyk, cyk, cyk. Aha, czyli coraz mniej mam też tych nasion. No, mam nadzieję, że później jak pójdziemy gdzieś jakieś ogrodnictwo, to te nasiona też będzie nam ich coraz więcej zbierać z plonów, nie? Dobra. Czy my mamy jeszcze jakieś... Mamy to, ale mało. Dobra, exploration. Teraz tylko pytanie, w którą stronę eksplorację najlepiej wydobyć. No będziemy musieli się przebijać, nie? Tutaj na przykład. Gdzieś po prostu iść. Oho, nie chciałem tego... O, na przykład tutaj, nie? Gdziekolwiek, gdzie byś po... Nie, odejdź! Bum. Idziemy w eksplorację świata. O, tutaj się nam ładnie świecą surowce. O, tam coś jest. Teraz tam pójdziemy. Ale pierw może po prostu pójdziemy po surowce. Tu widzę, że jest ich dosyć sporo. Się świeci przynajmniej. Oh yes. A potrzebujemy ich coraz więcej, nie? O, nawet trochę drewna jeszcze pozbieramy. Tu się dużo świeci. Oho. Też grzybole tutaj widzę. Tam coś też widzę. Ej kurczę, tu co chwilę coś się widzi. Skandal. Nie, o, tutaj to coś fajnego. Chyba. To coś tam zbieram z tych rzeczy. O, tutaj jest skrzynia. Co tu mamy? Cenną urnę, świecący tulipan, mikstura lecząca. Dobra, dalej tą skrzynię. Oho, odłamek czaszki. To jest odłamek czaszki kryształowej. Połącz odłamek kryształowej czaszki przybory. Są zbyt niskie. Ja mogę tu ściany na przykład przebić? Mogę. Już pozbierałem. Doniczka dekoracyjna. Aha. Jakieś ściany. Chłopska skrzynia. Aha, zbroja. Szansa na unik. A tej chłopskiej nie potrzebuję. To bym sobie już zabrał. Okej. Okay. Tam są jakieś grzybole. Ale mieliśmy tam gdzieś do góry, nie? Wejść. Bo tam coś było widoczne. O, tutaj. Dobra, pójdziemy zobaczyć tutaj zaraz do góry. Oczywiście pójdę sobie przez miejsce, gdzie jest miedź. A, mogę już sobie usiąść, ok. O, cenna urna. Mała latarnia, dopiero to co ten. Poziom. Tak, to jest to samo. Przed chwilą to ten, zbierałem. Mogę stąd wyjść? Mogę. Mogę ten stok sobie zabrać? Stół też mogę sobie zabrać, proszę bardzo. O, tu jest ładne drzewo w ogóle. A propos. I fajnie, że można ulepszyć ten kilo. Zobaczcie, jak teraz mam... Oho. Oho. Pan grzybol. Właśnie, czy ja mogę tym? Mogę tym. Ja mogę to zbierać też tym. O, shit.
zastrzelony. Ja to mogę zbierać też... A czy to mogę też zbierać tym? Nie, tym nie mogę. Już muszę... Właśnie, bo ja teraz mam jakiś topór też. Blaszany. Dobra, łatwo. Przekupujemy się. Może też używać sobie tych przywołańców, bo ja bym chciał zrobić sobie jakiegoś takiego builda pod przywołania. Nie wiem, na ile później jakieś można przywoływać inne stwory niż tylko nietoperze. Ale wydaje mi się to dosyć ciekawym... ciekawym buildem. Muszę sobie kłaść też te pochodnie, żeby widzieć, że ja tutaj kopałem, nie? Tu jest dużo... O! Chyba nie mam już tych pochodni. Ale to mogę sobie zrobić zawsze z tego. Tego rzemiosła nam się nauczyliśmy. Proszę bardzo. Cyk, punkcik w rzemiosło. Miedziane. Miedziuchy. Są tutaj. La la la. Exploration. Kurczę, ta gra ma tak coś w sobie, że wy po prostu chcecie eksplorować, nie? O, proszę bardzo. Się wkopałem. No i tutaj też. Ale tu chyba nic nie ma, z tego co widzę. Na pewno... O, dawać. Dawać. To geoda. Cenny znajomy, to też cenny. No proszę bardzo. Ogrodnictwo też wpadło tutaj. A, tutaj nie mogę tego pozbierać, bo już jestem pełny. Nie lepszy. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Cholipka. Co? Ktoś chyba mnie chce gonić. Dobra. Leżysz. Ajajajajajajajaj. Przydałoby się jeszcze więcej plecaka. Dobra, to bym sobie teraz wrócił do domu jednak. Żeby to jeszcze... O, tu jeszcze są rzeczy. Ajajajajajajaj. Czy ja pozbieram? Nie pozbieram tego. No właśnie. Dobra, to bym sobie skrócik po prostu zrobił. O, górnictwo nam wpadło. To może do górnictwa wróćmy. Cyk. I co byśmy teraz chcieli? Szansa na wydobycie dodatkowej rudy? Czy zyskaj wytrzymałość? Nie no, dodatkowa ruda. Zawsze na propsie. Tutaj sobie mógł zrobić skrócik. O. Cyk, cyk. I cyk. I tędy. Niech nam żyje prezes naszego klubu. Niech żyje nam. Dobra, to bym musiał sobie porzucać nasiona. To. Teraz tak. Tu niech pozrzuca, co ma. Grzyby też mamy tutaj. Grzyby też mamy tutaj, dobra. Cyk, cyk, cyk. Właśnie, teraz tak. Mamy przepisy. To robić z papryki. Daje najlepsze jedzenie. Bo jedzenia tutaj daje niewiele. Na przykład to w ogóle prawie nie daje jedzenia, nie? Jakbym to wymieszał jeszcze z grzybem, właśnie z grzybem, na przykład jagodę. Bo zupka daje 20 jedzenia, to daje 19. A jeszcze nie mam wymieszanego na przykład z tym. Grzyba.
Cyk. Z tym. Niech nam to spróbuję zrobić. Właśnie, to ja bym... Czekajcie, bo ja bym to... Tą skrzynię wtedy położył bliżej. Bo jak ona wtedy... jak przylega, tak? To ona wtedy zbiera... Nie wiem, czy to tak będzie działać tutaj teraz też. Będzie działać, dobra. Co to w ogóle jest? Oto, spaghetti. Spaghetteria niezrównana. To powie dupa italiana. No dobra, jeszcze świecimy dodatkowo w tym. Dobra, to tu. A w ogóle to byśmy wrzucili tutaj, żeby też przetapiało nam miedź. No, trochę tej miedzi zebraliśmy, z tego co widzę. To. Teraz tak. To można tak. To rozłupać. Nie będzie potrzebne. I to wszystko chyba, nie? Cyk. Okay. Szlam. Daliśmy. To... Właśnie, no może bym też... Wziął sobie tą skrzyneczkę. Położył ją pod typem. Tutaj. Bo tu będą wtedy... rzeczy na sprzedaż, nie? Czyli kasa przede wszystkim. No i cenne przedmioty. O, cyk, cyk. I tyle, nie? Żeby u niego sprzedawać to. To takie rzeczy tutaj w takim razie. Cyk. Zrzucamy to wszystko do leczenia. Do leczenia to nam się pewnie przyda. Bombki. Skrzynia powiedzmy też tutaj. To jeszcze nie wiem po co, na co to będzie tutaj. Dobra, i to wszystko, nie? Ale bym zrobił teraz tak, jeszcze tu wzmacniać. A, nie mamy tej. Weźmy sobie. Czy ja bym chciał sobie położyć ten stół po prostu tu. Tu mogę wtedy wkładać, nie? Cyk. I wtedy on pobiera z tamtej skrzynki. Cyk. Dobrze. To ja bym wtedy też złom tu wkładał. O. I to wtedy mamy tutaj dostęp do tej skrzyni. Czy jak ja naprawię kilof, albo mogę go wzmocnić jeszcze bardziej. Elegancko. Elegancko. I tu też mogę od razu też robić sobie żarcia. Inny ryba. Ryby to jeszcze nie łowiliśmy. Na razie mamy tutaj takie. I ja bym na przykład mógł sobie robić... O. O. I to jest fajnie pasuje. Te skrzynki tutaj blisko tak, nie? Cyk. Możemy tu jeść. Dobra. Mel panowie, mel państwo. Idziemy dalej. Na szabry w takim razie. O, grzybol. Cyk. Idziemy w ogóle w złą stronę, bo powinniśmy iść tutaj. Tak, jak już jesteśmy tutaj, to powinniśmy iść w te miejsca, gdzie po prostu byliśmy. Gdzie, w którą stronę szliśmy, nie? No właśnie, tutaj mieliśmy jeszcze sporo fajnych rzeczy do przeszukania. O, tutaj nawet grzyb jest. Już grzyby fajnie można zbierać, tutaj widzę. Ja bym sobie ten topór chciał wypróbować. Uuu, na raz idzie grzybol. Podoba mi się. Cyk. No i to mi się podoba. Kurna. Na raz typa. Ej, kurde, fajne. Podoba mi się, że trochę to zmienili i jest o wiele łatwiej na przykład motykom zbierać, bo z tego co pamiętam, to chyba nie było możliwości zbierania tak dużej ilości pola kiedyś. Ale mogę się mylić. No.
Dobra, raz go ciepnęłem i po typie, nie? Kurde, ile tutaj drewna. Dobra, i patrzcie, i teraz tak, cyk, 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 cyk. No i już pozbierane. Uuu, szlajmy tam widzę. Topór mi się podoba. A tutaj szlajmy, tylko one są na... Mógłbym zrobić tak to, nie? A weźmy go na dwa razy, mam go. Szata ucznia. I to też chyba możemy zbierać. Tak. Przeorałem mu pole. Trochę. O kurde, ile tutaj szlamów. Ale te zwykłe nie atakują, dopóki się ich nie zaatakuje. Na razie bym może przeorał. Oho. Ten już chce się nam zainteresować. Dobra. Pelet dla zwierząt. Taki coś dostałem. Dobra. Dobra. O, ale to atakuje dwóch naraz też. To jest też dobre. Ten topór. Tu nie. Cyk. Dobra. Czekaj, bo tu jest jakiś inny pionek. Zapomniane ruiny! Nie wiem, czy ja tam powinienem już od razu iść. Do takich jakichś zapomnianych ruin. Dobra. Trzeba powiem iść do tych zapomnianych ruin, bo tak jakoś... Nie jestem pewien co do tego. Nie jestem pewien co do tego, czy ja już pojedę takich do jakichś zapomnianych ruin iść. Cyk, cyk, cyk. Z jej strony. No mogę sobie tutaj mościk zrobić, nie? Oho! Blok kamienny. Nie jestem pewien, co ty do tych zapomnianych jeszcze bardziej. Oho. O. Dobra, to był jakiś bydlak dosyć ciężki do pokonania. To jest jakiś górnik. Ruda żelaza. Kurde, one chyba są jeszcze za ciężkie dla mnie. Jeśli mi się wydaje. Że ja chyba jeszcze nie powinienem ich lać. Dobra, chyba sobie stąd na razie pójdę. Muszę na razie chyba też te blaszane, czyli cyna game, pozbierać. Byłoby dla nas chyba ważniejsze. Na ten moment. To jest tam pod wodą. Kreol. Co to jest kreol? A, jakiś cenny przedmiot tylko. Tylko, a może aż. No jak tu wygląda mapa? Czyli tutaj mamy biom kamienny. Okej. Okay. Pewnie będzie przydatny. Tu wyglądamy. Oho. Panie grzybie, proszę się uspokoić. Dobra. Tu jest jakiś grzybol. Dostał w tubę. Wykopmy to. I
W takim razie to ja bym tutaj sobie poszukał coś. Rudacyny. Rudacyny, o! To bym potrzebował pewnie. O, chlebek jakiś jeszcze tutaj, proszę bardzo. No dobra. Panie grzybie! Proszę się uspokoić. Dobra. Coś mam może pozbierać jeszcze co nieco. Chlebek. Oho, tam już są te bydlaki. Tam już są... Oho! Grzybol. Działa. Działanie. Dostałem piąty poziom, elegancko. Tu jeszcze też mamy ogrodnictwo na zdobycie nasion. O, tak. Są szanse na zdobycie nasion. Lepsze. Dobra, przede wszystkim to ja bym chciał na pewno miedź. Więcej miedzi. I tu widzę, że tu się wkopywałem, tak więc tu powinno być przejście do domu. Dobra. Kolej trzeba by było też uruchomić po prostu w jakąś stronę. Z której strony po prostu zacząć robić sobie... A, tutaj nie mamy daleko nie doszliśmy. Trzeba by było po prostu sobie robić tą kolejkę, nie? Na pewno tu jeszcze widzę coś do wydobycia, tu jakieś szlajmy. No i tutaj oczywiście drewno. Które możemy w szybki sposób wydobywać, bo sobie zasadziłem tutaj specjalnie, żeby mieć. No dobra, kurczę, no elegancko nam tutaj. Właśnie, zobaczmy sobie, jak tam nam wyszło z tym. Czy te grzyby rosną? Rosną te grzyby. Ej, fajnie. Możemy tutaj wskoczyć, cyk. Powalczyć z grzybami. Pozbierać grzyby. Tam widzę szlajmy też są. Tylko szlajmy na razie nie potrzebuję. Bardziej grzybów bym potrzebował. O, cyk, cyk, cyk. Pozbieranet. Cyk. Tutaj co? Tutaj mamy, o. Mamy sobie dania. Pozbieranet. Gotowanie też już teraz nam... 5% żywności zgotowanej. Co? 5% żywności zgotowanej żywności. A, czyli bardziej chyba syci, nie? Tak mi się wydaje. Cyk. To byśmy mogli sobie tu, cyk. I tak, faktycznie możemy tutaj już robić jedzonka. Nawet z papryki, papryka, 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 grzyb, papryka ten. Nie mamy jeszcze papryki. Tylko czy ja mogę po prostu wrzucać? Nie mogę wrzucać ze skrzynki bezpośrednio. Znaczy, mogę bezpośrednio, ale... Bo tego chyba nie mamy, nie? A Jezus. Ej, czemu... Mogę to pozbierać? Mogę. O. Tego chyba nie mamy odkrytego jeszcze, nie? Wydaje mi się, tak. Niech to ugotuje się. Trzeba tutaj tak powrzucać to... Szybki stos, to jest fajne, że to jest kurde. No, to jest elegancko. Fajnie by było też zostawiać sobie zawsze jedno nasionko, żeby można było szybko wrzucać tutaj. Cyk. Dobra. Tu. Cyk. 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 Ściany nie mamy tutaj. A może lepiej tutaj do tego, bo może będzie wykorzystywana do czegoś. Bomby. Pelet dla zwierząt. I właśnie, szata ucznia. Co tu mamy? Magiczna bariera. 9 many. Ej, to jest dla jakiegoś magika. A ja moglibyśmy sobie... A tu są różne sety. Moglibyśmy sobie sety jeszcze zrobić na jakiegoś magika tutaj. Przełączać te sety. O. Sobie na razie to zostawię.
Naszyjnik, cenne rzeczy. Ej, no właśnie, bo tutaj mamy też rudę cyny do przetopu. A cynę mamy tu. Aha, czyli tak, czyli blaszana sztabka to jest z rudy cyny. Dobra, rozumiem. Rozumiem. Co my możemy tutaj w ogóle jeszcze zrobić, tak sobie na dzień dobry? Powiedzmy, musiał tutaj zajrzeć. Moglibyśmy zrobić później kolejową. Tu z elektroniką. A, właśnie, elektronikę. Gdzie są te miedziane rzeczy? Miedziane sztaby. O, pokaż. Moglibyśmy generator prądu. Zróbmy ten generator prądu. Połóżmy go. Tu, tak. Bym musiał zrobić wtedy jeszcze przewód elektryczny. Tak, przewód elektryczny. Tu, tak? Aha, i to działa teraz. Okej. Okej. Przewód elektryczny na razie nie potrzebuje. Pelet też tu położymy. To na razie położymy tu. Ruda żelaza. No właśnie, bo to będę mógł przetapiać. Może więcej pieców by było potrzeba, bo jak będę miał tutaj żelazo, miedź i te wszystkie rzeczy, to zaraz, wiecie, nie będę też miał miejsca na to wszystko. Nie wiem, czy ja tutaj bym nie zrobił też z tej strony tych pochodni. Dobra, weźmy to wszystko. Cyk. Zobaczymy, czy jajo uda nam się kupić. Słuchaj, chłopie. Mam to dla ciebie. Mam to. Pierścień to ja sobie założę. Maksymalna mana. Cyny to też nie. Myślałem, że to jest coś drogocennego. Ale nie stać mi jeszcze na jajo. No dobra, trudno. Trudno, chłopie. Nie stać mi jeszcze na... A nie, czekaj, tu jeszcze mamy geodę. Czekaj. Pokaż się. Ile to było? No, jeszcze nie stać nas. Ej. Chyba, że mu... Ej, sprzedam mu żarcie, bo ja mogę żarcie sprzedać, dużo zrobić. A chciałbym sobie kupić jajo, żeby zobaczyć, co z tego jaja możemy uzyskać. Dobra, pokaż. Pokaż, bo to jest coś nowego. W ogóle te robienie tych jaj. Pęknięcie. A, to dopiero. To dopiero się robi. No dobra, no to pewnie w kolejnym odcinku zobaczymy, co z tego się wyjdzie. A tu bym mógł sobie też zrobić tu. Tu wrzucimy tu. Co my jeszcze możemy tutaj porobić? Możemy nawet blaszany stół zrobić już, ale też stół stolarski mnie interesował. Stół stolarski to nawet położymy jakoś. Nie wiem, czy tutaj go położyć, czy tutaj. I co my możemy robić? Stołki, drewna, aha, takie bajery. Szafkę też możemy zrobić, kredens. Doniczka dekoracyjna. Malarstwo, można obrazy nawet robić. Kalendarz sezonowy. Przydatny, który po umieszczeniu w pomieszczeniu mieszkalnym przyciągnie podejrzanego kupca. Magiczne lustro. Został udoskonalony dziwny, aby zmienić swój wygląd. Można tutaj. Dekoracyjna latarka. Bezpośrednio bezpieczniejsza i lepiej wyglądająca alternatywa dla prymitywnej pochodni. O! Strzałki, o, tu można podpisywać. Ej, tu są fajne rzeczy. Też. Fajne są rzeczy. Mógłbym też zrobić takie rzeczy, ale mógłbym też blaszany stół zrobić już. A jak jest blaszany stół, to mogę go wymienić, nie? Z tego co pamiętam. Na ten. Tak. Ja tu mogę już robić... ja tu już mogę robić lepsze rzeczy. Łopatę mogę sobie lepszą zrobić przede wszystkim. Sieć błędów? Chyba bug. Tak, bo to jest bug, czyli na robale, a tu jest błędu przetłumaczyli. No dobra, no można też tak, nie? O, i lepszy plecak. Kurde, chyba się pierw skuszę na lepszy plecak.
bo będzie mnie stać tutaj. Tak. To przede wszystkim chciałbym lepszy plecak. I teraz tak, możemy te rzeczy, czyli plecak plus na razie nic. Można sobie poprzerabiać. O, dobrze by było mieć też dostęp do tej skrzynki. Cyk, cyk. To na razie jest moje, drewno moje. Można też żelazo przetopić. A i pierścień to założyć można. Cyk. Maksymalna mana. Mana, mana. Ty, ty, ry, ry, ry. Mana, mana. Ty, ty, ry, ty. Co to jest? Warsztat muzyczny? Po co mi warsztat muzyczny? Czy jeszcze coś tutaj bym mógł zrobić z tych rzeczy? Tutaj, a, kuźnia kolejowa, właśnie. Kuźnia kolejowa. To na razie tutaj położę. A, i tu będę mógł sobie robić Minecrafta. I też kolej będę mógł robić. Okej. Okay. Przydatne będzie później. Czy jeszcze coś mogę tutaj fajnego? Mogę też malarza zrobić. Malarza. Ale to na razie warsztat tkacki, ale to wełnę dopiero, jak będę mógł robić, a to takich rzeczy to jeszcze nie potrafię. Warsztat muzyczny. Tabela automatyzująca. Do tworzenia skomplikowanych maszyn. Ale to dopiero jak będę miał więcej tych blaszanych rzeczy. Cyny muszę znaleźć. Gdzie jest cyna? To na pewno. Czy ja bym mógł tutaj zrobić na tym coś fajnego? Gumowe przeciwdowcze zmniejsza wpływ spowolnienia śluzu. Czyli po tym śluzu bym mógł szybciej chodzić. Ale widzę, że tutaj nie ma takich rzeczy, takich już, takich co bym chciał w dużym mówić, jakby to w dużym mniemaniu. Dobra, ja sobie tutaj wszystko jeszcze poukładam, grzyby i tym podobne, żeby tego też nie robić może na nagraniu. Trochę poeksplorowaliśmy, trochę stworzyliśmy nowych rzeczy i na pewno żegnam was w tym momencie, w tym odcinku, ale będziemy grać dalej, bo mi się gra podoba. Jezus Maria, jak tu się fajnie eksploruje. Cyk, 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 grzyby dawać. A na pewno sobie po prostu będziemy grać dalej. Fajne to jest, że tu można te grzyby, bo ten śluz to był wcześniej. Ten śluz tutaj można, wiecie, cały czas sobie też... Tylko ten śluz naraz nie jest mi potrzebny. Pewnie u tego, jak tam ten bajo jajo, będzie też robione. Tymczasem, dzięki, że oglądaliście. Jak wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. No i do zobaczyska. Na pewno w następnym odcinku. Tymczasem do zobaczyska. Nara.